Witam w kolejnym odcinku mojego przewodnika po zasadach gry Advanced Squad Leader. W tym odcinku zajmiemy się kwestiami związanymi z terenem. Jest to temat nadal obszerny, dlatego prawdopodobnie podzielę go na kilka części. Natomiast zaczniemy od tego, co jest jednym z najważniejszych elementów tego tematu, czyli widoczności oraz wpływu terenu na nią. Linia widoczności, o której wspominałem już wcześniej, jest niezbędnym warunkiem, aby móc przeprowadzić udany ostrzał jednostki przeciwnika. Linię taką wyznaczamy, co jest ważne, po zadeklarowaniu ostrzału. Następnie sprawdzamy, czy między jednostką strzelającą a celem znajduje się owa linia widoczności. Stanowi ona linię pomiędzy heksami łączącą białe kropki między heksem, na którym znajduje się strzelający, oraz celem. Jeżeli przeprowadzimy między tymi dwiema kropkami linię ciągłą i nie znajdziemy na tej linii żadnej przeszkody, która uniemożliwia ostrzał, wówczas ostrzał jest możliwy. Jeżeli natomiast na owej linii znajduje się jakiś teren, to wówczas mamy dwie możliwości. Albo jest to teren blokujący, taki jak na przykład lasy, budynki, albo jest to teren utrudniający, taki jak na przykład krzaki czy płoty. Teren blokujący automatycznie uniemożliwia nam prowadzenie ognia, zaś teren utrudniający dodaje jakiś modyfikator do tegoż ostrzału. Plansza, którą widzimy, jest całkiem niezłym przykładem planszy do Advanced Squad Leader z bardzo różnorodnym terenem. Przyjmijmy, że nasz oddział znajduje się na polu J5. Na ilustracji widzimy linie ognia, w kierunku których może prowadzić ostrzał bez jakichkolwiek problemów, ograniczeń itd., przebiegające przez teren czysty. Jak widzimy, biała kropka w centrum pola J5 połączona jest z białymi kropkami pól, które ta jednostka mogłaby ostrzelać. Linie ognia nie przechodzą nam przez żadne przeszkody, żadne rodzaje terenu. Tak więc taki ostrzał nie będzie związany z jakimikolwiek problemami, modyfikatorami itd. Oczywiście rzadko kiedy będzie tak dobrze, abyśmy mieli piękną, czystą linię widoczności, przez którą nic nam nie przechodzi, nic nam nie przeszkadza. Teren, jak widzimy, jest mocno urozmaicony, a to znacząco wpływa na to, jak możemy strzelać. Jeśli chodzi o wpływ terenu na ostrzał, możemy podzielić teren na dwa rodzaje. Na obstacle, czyli przeszkody, które całkowicie blokują linię ostrzału i po prostu nie można przez nie strzelać, oraz na hindrance, czyli takie, które umożliwiają nam ostrzał przez siebie, ale nadają nam jakiś niekorzystny modyfikator. Tutaj widzimy oba ich rodzaje. Na czerwono zaznaczyłem przeszkody typu obstacle, czyli te blokujące całkowicie linię strzału. Są to na przykład pola z lasem, tak jak jedynka, drewniane budynki, tak jak dwójka, murowane budynki, tak jak trójka, czy wzgórza, tak jak czwórka. Jeżeli przeprowadzimy linię ognia przez nie, to automatycznie taki strzał nie może mieć miejsca. W przypadku tym ostatnim warto zaznaczyć, że dotyczy to, jeżeli wzgórze znajduje się na linii ognia, a jednostki, zarówno strzelające, jak i cel, znajdują się poniżej wzgórza. Jeżeli by na przykład oddział znajdował się na wzgórzu i obok niego, na tym samym wzgórzu znajdował się drugi oddział, to między nimi jak najbardziej wtedy funkcjonuje linia widoku. Druga grupa przeszkód to są hindrance, czyli te, które nam jedynie dodają jakiś modyfikator niekorzystny, jeden lub dwa najczęściej, jeżeli strzelamy przez nie. Niektóre z nich także dotyczą sytuacji, kiedy strzelamy w nie, ale to bardzo rzadko. Tutaj widzimy kilka takich przykładów. Taki na przykład jest brush, czyli zarośla jedynka. Takim jest na przykład także pole dwójka. Należy pamiętać, że pole występuje tylko w określonych porach roku. Takim są także krzaki, czyli orchards na trójce. Orchard jest o tyle wyjątkowym rodzajem terenu, że obejmuje on cały heks.
O ile we wszystkich przypadkach linia jest prowadzona przez pole i może się zdarzyć, że na przykład na danym polu znajduje się jakiś rodzaj terenu, ale linia go omija i wtedy nie jest on liczony, tak w przypadku orchardów zawsze wpływają one na linię ognia, jeżeli przebiega ona przez dane pole. I wreszcie dwa ostatnie rodzaje hindrance, o które postaram się później jeszcze mówić trochę dokładniej. To są żywopłoty, czyli czwórka, i murki, czyli piątka. Na zaprezentowanej tutaj ilustracji widzimy wpływ terenu na ostrzał. Dalej zaczynamy z pola J5. Jak widzimy, jeżeli będziemy strzelać na pola zawierające przeszkody typu hindrance, ale będziemy strzelać wyłącznie na nie, zaś nasza linia ognia nie będzie przebiegać przez żadne inne przeszkody, wówczas nie mamy żadnych modyfikatorów, tak jakbyśmy strzelali na pole I4 lub K6. Jeżeli będziemy strzelać przez przeszkody, wówczas każda z nich wprowadza nam jakiś modyfikator. Tak jak na przykład widzimy w przypadku ostrzału pola G7, gdzie linia ognia przebiega przez zboże na polu I6, wówczas uzyskujemy modyfikator niegorzysty plus 1. Następnie przez pole H6, gdzie znajdują się orchard, czyli też plus 1. I dopiero po wprowadzeniu tych dwóch modyfikatorów będziemy uzyskiwać wynik ognia. Jeżeli strzelamy na pole zawierające przeszkodę, która by blokowała nam ostrzał, wówczas także uzyskujemy modyfikator. Przyjrzyjmy się na przykład, gdybyśmy z pola J5 chcieli ostrzelać budynek na polu J3 lub na polu J7. Każdy z tych budynków posiada swój TEM, czyli Terrain Modifier. W przypadku murowanych budynków wynosi on plus 3, w przypadku drewnianych budynków wynosi on plus 2. Zauważmy też, że czasem może dojść do sytuacji, w której na polu znajdują się dwa rodzaje terenu i one oba będą wpływać na ostrzał. Gdybyśmy z pola J5 chcieli ostrzelać pole M6, to najpierw wprowadzimy dwa modyfikatory za krzaki na polach K6 i L5, czyli plus 2. Następnie, jako że strzelamy w pole M5, to najpierw wprowadzamy modyfikator za krzaki na polu M6, ponieważ przez nie przebiega nasza linia ognia, a następnie jeszcze modyfikator za las, czyli plus 1 kolejny. Dlaczego za krzaki? Ponieważ nasz cel nie znajduje się tutaj w krzakach, ale w lesie. Tam bowiem znajduje się, jak widzimy, środek heksu. I w takiej sytuacji krzaki również na tym polu będą modyfikatorem. Czyli uzyskalibyśmy łącznie modyfikator plus 4, co oznaczałoby, że bardzo ciężko będzie nam trafić. Natomiast jeżeli strzelamy przez pole zawierające teren blokujący, tak jak na przykład budynek na polu K5, to wówczas takiego strzału nie możemy oddać, taki strzał jest traktowany jako zmarnowany i nie rozpatrujemy.